Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na hol zakupowy. Dzisiejszy film można byłoby przewrotnie nazwać ostatni hol zakupowy w tym roku, ponieważ jest to hol z zakupami, które zrobiłam jeszcze w poprzednim roku, tylko nie zdążyłam Wam ich jeszcze pokazać, także jest to jednocześnie ostatni i pierwszy hol w tym roku, takie można powiedzieć połączenie. Co kupiłam? Zacznijmy od tego, co kupiłam w zeszłym roku. W zeszłym roku udało mi się jeszcze kupić dwie rośliny. Były to rośliny, które kupiłam w Biedronce. Kupiłam je zupełnie nie planując tego zakupu, po prostu w drodze po jakieś tam zwykłe produkty spożywcze. Zobaczyłam rośliny, którym nie umiałam się oprzeć, stwierdziłam, wskakujcie do mojego koszyka, jedziecie ze mną do domu. Pomimo tego, że był dość znaczny mróz, to dotarły do domu w dobrej kondycji, zapakowałam je w podwójną taką torbę wielorazową, także gdzieś ta izolacja im wystarczyła, szybko zaraz wskoczyły do wnętrza samochodu, puściłam im ogrzewanie i no dały radę przetrwać, chociaż było chyba minus 6 stopni, także no to już taka powiedzmy temperatura mocno niekomfortowa do transportu rośliny. Po przyjściu do domu pozostawiłam je w wejściu, mamy taką zamkniętą przestrzeń. Tam jest troszeczkę chłodniej i dlatego najpierw troszeczkę odstały sobie właśnie w tym przejściu, żeby miały taki bufor temperaturowy, gdzie jeszcze ta temperatura nie była aż tak wysoka jak w pozostałej części domu i dopiero później po jakiejś godzinie wniosłam je do domu też w tych torbach, żeby to wszystko stopniowo nabierało temperatury, żeby ten szok dla rośliny był jak najmniejszy, także wydaje mi się, że ta metoda gdzieś jest skuteczna, no bo po prostu widzę efekty pozytywne w roślinie. Także dzielę się z Wami moim doświadczeniem, że ta metoda zadziałała, bo pewnie wielu z nas jeszcze przez ten niekorzystny zimowy okres kupi jakąś roślinę, będziemy starali się ją jakąś zabezpieczyć, więc maksymalnie krótka droga pomiędzy sklepem a domem, w samochodzie ogrzewanie i potem właśnie stopniowe, jeżeli mamy możliwość, tak jakby stopniowe podnoszenie tej temperatury wokół rośliny i myślę, że to jest dobry trop, żeby tak postępować. Więc już nie przedłużając, pokażę Wam te rośliny, bo mam ochotę już je po prostu chwycić, te denice, bo są przepiękne, ogromne i zielone. I mogę Wam najpierw pokazać po prostu tą zieleninkę. Jest przepiękna, jest to Monstera, no widać jakie ogromne, solidne sadzonki. Jest to Monstera Adansonii. Bardzo duże już nawet liście niektóre. W międzyczasie już wychodzą kolejne. Pokażę pojedynczo. No, ta była pierwszą, chwyciłam. Ta mnie zachwyciła w momencie, ponieważ jest naprawdę bardzo dorodna. Bardzo dorodna. To widać, ile tam jest tych sadzonek, jak one są po prostu bujne. Są też dobrze przekorzenione. Nieco już widać też korzenie wychodzące. To również widać, jest nadal w podłożu produkcyjnym. O tym za chwilę. Także pierwsza Monstera, która jest przepiękna naprawdę, kosztowała, już sprawdzimy, bo Biedronka na szczęście robi tak, że ceny roślin często są na tych etykietach nadrukowane. Jednak nie ma, ale kosztowała 17 zł, 16 albo 17 zł. Była w gazetce jako Mix Monster, były dostępne właśnie Monstery Adansonii i zwykłe Monstery Variegaty też w tym rozmiarze, także w przypadku tej Monstery Deliciozy, no ta oferta wydaje mi się, że była taka średnia, bo te rośliny nie były zbyt duże, nie miały dziur, chyba w ogóle wydaje mi się, to były jeszcze te baby leaves, takie serduszkowe, natomiast no ten rozmiar Monstery Adansonii w tej cenie, no to był hit, więc tą chwyciłam od razu, ale długo nie czekałam i jeszcze dołożyłam do koszyka drugą, także to jest pierwsza sadzonka, no przepiękna, przepiękna. I już wypuściła nową rureczkę, także kolejne liście w drodze. A liści będzie dużo, bo tutaj jest bardzo dużo sadzonek, więc każda tworzy nowe liście, także to szybko się ta roślina powinna zrobić no, takim przesympatycznym krzaczkiem pełnym liści. I druga nieco mniejsza, tu bardziej widać o te podłoże produkcyjne, ale też widać jak są wspaniale tutaj przekorzenione, na liście też naprawdę. Każdy inny, każdy dziurawy, każdy na swój sposób wyjątkowy. No zachwycające. A dlaczego ją kupiłam? No oczywiście Monstera Adansonii mam od jakiegoś czasu w mojej kolekcji,
ale nota moja aż tak nie zachwyca obecnie. Miałam moment, że bardzo ładnie mi się rozrosła, przeniosłam ją do większej donicy, przeniosłam ją, dostała swój palik koksowy. No i można powiedzieć, że coś ostatnio jej nie podpasowało, nie wiem dlaczego, dlatego właśnie jak zobaczyłam tę, to stwierdziłam, że z chęcią je przygarnę. Tą moją poprzednią kupiłam w Leroy Merle, kosztowała 30 parę złotych, chyba poniżej 40 się gdzieś tam zmieściłam, więc powiedzmy 36 albo 39 zł, także to był gdzieś ten przedział cenowy. Natomiast kupiłam ją już dość dawno i pokażę Wam, jak wygląda teraz. To jest ta moja roślina, którą mam już od długiego czasu. I jak widać właśnie żółkną jej liście, to są te dolne liście, ja je stopniowo obrywam. Mamy takie właśnie już... no takie gołe pędy, na których na dole nie ma liści i nie bardzo mi się to podoba. Mają co prawda bardzo zdrowo wyglądające takie korzenie powietrzne i stwierdziłam, że to jest fajny moment do tego, że skoro mam tamte rośliny, które mnie zachwycają, to po prostu skorzystam z okazji i ta roślina pójdzie pod nóż. I już jest po nowym roku, więc ja już tutaj bez trzymanki będę, jeżeli chodzi o rozmnażanie, postępować. Dlatego właśnie te wszystkie liście, które gdzieś mi zsychają i są żółte. I nie wiem dlaczego, bo no nie jest raczej przelewana. Jest też w bardzo dobrej mieszance posadzona. Ma doniczkę terakotową, więc też dodatkowo ta roślina ma lepsze jeszcze warunki do tego, żeby oddychać, żeby ta woda mogła właśnie wsiąkać w tą donicę. Nie wiem, co się nie podpasowało. Robiłam ostatnio, Wam pokazywałam, że miałam problemy z roślinami różnymi, bo i Anthurium clarinervium grymasiło i jeszcze kilka innych tak samo. Więc jak już miałam rozrobiony Topsin, bo też pytaliście w komentarzach, jakich stosuję środki, jeżeli chodzi o te właśnie choroby grzybowe, to mam jeszcze zapas Topsinu. Natomiast no, z tego, co widzę, to raczej jest on, są informacje w internecie, że on jest wycofany z obrotu, że już nie jest dostępny w sprzedaży. Jedna z Ań, że udało jej się kupić w Leroy Merle, więc zerknijcie w swoich marketach. Ja prawdę mówiąc byłam ostatnio właśnie w moim markecie i zaglądałam do tej szafy, co oni tam mają dostępnego i Topsinu nie widziałam. Nie widziałam go też, jeżeli wyszukiwałam na stronie sklepu, więc nie wydaje mi się, żeby był dostępny już w Leroy Merle. Być może to jest jakaś tymczasowa niedostępność, może na przykład w mniejszym stężeniu się pojawi na przykład dostępny. Widziałam go natomiast jeszcze na Allegro jakieś pojedyncze sztuki, więc nie wiem, na ile to jest aktualne w momencie, w którym ja opublikuję ten film. Natomiast były jeszcze jakieś niedobitki ofert sprzedaży właśnie Topsinu. Jest to bardzo dobry środek, który od lat się sprawdzał dla mnie, więc zastosowałam go również w przypadku tej rośliny. No, na nowych liściach nie widzę żadnych takich niepokojących zmian, więc zobaczymy. No, jestem ciekawa, jak ta roślina się zachowa właśnie po tym cięciu. Spróbuję właśnie obciąć te góry, ukorzenić. No i liczę na to po prostu, że wypuści nowe liście, bo nie podoba mi się taki pokrój właśnie takich sterczących patyczków. Nie jest to zbyt urodziwe. Nawet gdyby tutaj coś dosadzić nowego, to po prostu wolę po prostu to odciąć i ukorzenić i tą roślinę to troszkę tak pobudzić do rozkrzewienia się i do wzrostu, bo tutaj są takie sadzonki. O, tutaj to widać. To są takie sadzonki, które ja właśnie, tylko ten listek muszę usunąć, które ja przycinałam i właśnie w miejsce cięcia i wypuściło dwa pędy na przykład, tak? Także cięcie roślin jest bardzo... bardzo dla nich pozytywne. Także zobaczymy za jakiś czas, jakie będą efekty cięcia tej rośliny. Jestem pozytywnie nastawiona, bo ma bardzo zdrowo wyglądające korzenie powietrzne, a jak mamy roślinę, która ma korzenie powietrzne, które widać, że nie są ususzone, to ukorzenienie jej w wodzie to naprawdę jest żaden wielki problem, także nie bójcie się i chwytajcie za noże, nożyczki i tnijcie swoje rośliny, ale myślę, że warto poczekać do wiosny, kiedy troszkę więcej słońca będzie. No ale nikt nie mówi, że jest jakaś sztywna data, kiedy można, kiedy nie można. Na swoje ryzyko można wszystko. W najgorszym wypadku, no to tak jak mówię, to nie są rośliny, których nie da się odkupić, które są nie do zastąpienia. Można właśnie podczas zwykłej wizyty w sklepie spożywczym znaleźć bardzo godne zastępstwo. Więc tak mówię, no to taki jest ogryzek. Widziałam zresztą ostatnio w tym Leroy, były oni, co jest ciekawe, zawsze podpisują taką Monstera Oblika,
No to nie jest Monstera oblika. One mają co prawda bardzo podobne liście, ale to są dwie zupełnie, zupełnie różne rośliny o innym pokroju, także pomimo tego, co pisze Leroy, to oni sprzedają Monstera Adansonii, czyli właśnie ten monkey mask albo monkey leaf. Tutaj jest takie określenie i nawet tutaj jest z tego Leroy zachowane. I tutaj jest na przykład monkey leaf. Taka, no bardzo często właśnie takie się pojawiają etykietki. Wiem, że część osób twierdzi, że podobno Monstera Monkey Mask i Monstera Adansonii to są dwie zupełnie różne rośliny. Nie wydaje mi się, z tego co ja wiem, to jest jedna i ta sama roślina. Pomiędzy poszczególnymi osobnikami, roślinami, no może być jakaś różnica tego, że jedne na przykład mają bardziej takie te dziury jakieś podłużne, liście same mogą być bardziej podłużne, bardziej okrągłe czy bardziej śpiczasto zakończone. Być może jest kilka jakichś form minimalnie od siebie różnych, ale to jest według mojej wiedzy i jeżeli wiecie coś innego, napiszcie w komentarzu, to jest ta sama roślina. Jeżeli chodzi o nazewnictwo roślin, jest absolutny, można powiedzieć, chaos, bałagan, każdy pisze co lubi, nikt nic nie zrobi, że Leroy Merlin twierdzi, że sprzedaje Monstera oblika, która nam na pewno nie jest, bo ja to kupiłam jako Monstera właśnie oblika. Tak to właśnie wygląda. Jest chaos, więc musimy polegać trochę na takiej wymianie wiedzy właśnie między sobą, między osobami, które gdzieś mają kolekcję roślin, interesują się tym. Natomiast ja też nie uważam, żebym była nieomylna, więc jeżeli jest inaczej, to zawsze zapraszam Was w komentarzu, napiszcie, ja chętnie się dowiem, jeżeli gdzieś coś nieprawidłowo klasyfikuje. Natomiast według mojej wiedzy to jest po prostu tak jakby nazwa taka handlowa, monkey mask właśnie, mająca na celu gdzieś tam nas zachęcić do zakupu w jakaś forma po prostu marketingu tej rośliny, ale jest to po prostu Monstera Adansonii. Więc tak wygląda mój stary ogryzek, który mam 2 lata. Najpierw rosła ładnie, pobrałam parę sadzonek, podosadzałam sobie, podzieliłam się z koleżanką, no a teraz ma taki moment właśnie, że wygląda gorzej, dlatego pojawia się zastępstwo. Także zobaczcie, to jest roślina, którą, tak jak mówię, kupiłam dawno temu i sobie niby rosła, ale potraciła tych liści, że jak nawet tylko porównam z jedną sadzonką z Biedronki, no to wypada po prostu, moja sadzonka wypada blado. Dosłownie i w przenośni blado. To jest właśnie, kochani, piękne roślin, które są pospolite i dostępne, że zawsze można sobie kupić drugą. I to jest coś, co daje mi wielką taką przyjemność właśnie z tego, bo chcę czuć taki luz, że w najgorszym wypadku, chociaż to nie jest coś, do czego ja dążę i co ja chcę, ale w najgorszym wypadku, jak coś pójdzie nie tak i nie po mojej myśli i roślina właśnie zachoruje, padnie, nie wiem, wysuszy się, cokolwiek jej tam, wie, szkodnik mi ją po prostu pozżera i wyssie ostatnią kroplę soku, to właśnie pójdę do Biedronki, kupię drugą. Pójdę do Leroy, kupię drugą. To jest to piękno, także bardzo ją lubię. Myślę, że jest bardzo ciekawą rośliną. Fajnie, że jest ta taka popularna. Nie tak dawno nie była jeszcze aż tak popularna. Była dużo trudniej dostępna. Pamiętam, że wtedy też jak ja kupowałam tą moją w Leroy Merlin, to była ostatnia sztuka, bo to były takie czasy, że no jeszcze nie było tak dużo tych Monster wszędzie dostępnych i jak się pojawiała paletka tych Monster, to po pierwsze było ich zdecydowanie mniej na sklepie, no i też się dosyć rozchodziły, można powiedzieć, jak ciepłe bułeczki, więc no cieszę się, że ją mam. Mam nadzieję, że ją wyprowadzę do dobrej formy, ale cieszę się też, że mogłam kupić tamte i mieć właśnie jeszcze więcej tej zieleniny, którą lubię i że ona jest taka dostępna i w bardzo pozytywnych cenach. Nie kupiłam wszystkich, kupiłam tylko dwie, więc ja zawsze staram się też być miła dla innych. Nie wykupuję całego zapasu w sklepie, także kto poszedł jeszcze na zakupy po mnie, to też jeszcze coś znalazł, no ale oczywiście tę najładniejszą wzięłam dla siebie, bo przykuła mój wzrok od razu. Ona przykuła mój wzrok od razu. No przepiękna jest naprawdę. Popatrzcie. Sobie mogę taki po prostu jakby program, że pomiędzy paprociami te sobie zrobię, że między
między monsterami. Jak w prawdziwej dżungli. Schowam tutaj, schowam przed wami. Także to były rośliny, które kupiłam jeszcze w zeszłym roku. A teraz przechodzimy do drugiej części, czyli tego, co kupiłam już w tym roku. I w tym roku kupiłam sobie taką osłonkę. Bardzo skromnie, ale dochodzę do punktu, w którym stwierdzam, że więcej niż roślin to potrzebne mi są osłonki, więc wybrałam taką bardzo klasyczną w kształcie ceramiczną. Bardzo miłą osłonkę, to jest kolor antracytowy, chociaż myślę, że w kamerze będzie bardziej wyglądał na czarny. Jest taki matowy, satynowy, bardzo przyjemny i włożyłam w to taką malutką, biedną sadzonkę, którą już mam od długiego czasu. To jest Philodendron pedatum. To nie jest żadna nowość. No coś tam tłoczy tych liści, ale słabo. Słabo rośnie. To jest sadzonka, którą od długiego czasu powinna w zasadzie rosnąć jak szalona, ale jakoś tak, dopóki się dobrze nie przekorzeni, to widzę, że no średnio to wygląda. Ja mam bardzo dużego Floridę, to jest tak jakby jeden z rodziców Floridy i moje takie doświadczenia z tymi roślinami są takie zarówno z tą konkretną, jak i z Floridą, że dosyć długo zajmuje zanim się ukorzenią. Generalnie nie są zbyt szybkie i proste do ukorzeniania się, to nie jest jak syngonią, że utniemy, włożymy do wody, za chwilę mamy wszystko gotowe. Nawet wśród filodendronów to dosyć są oporne i powiem, że szczególnie w przypadku, bo to mam większe doświadczenia z Floridą, jeżeli mamy sadzonkę, która pędową, taką już dalej z pędu ciętą, która nie ma takich świeżych, aktywnych korzeni powietrznych, to nie jest dobrym pomysłem ją ukorzenia. W sensie to jest do zrobienia i ja mam takie sadzonki ukorzenione, natomiast to trwa bardzo długo. To trwa absolutnie miesiącami, więc jeżeli myślicie o tym, że filodendrony tak szybko rosną, tak szybko się korzenią, okej, są takie, natomiast akurat te do takich nie należą i widzę, że w przypadku tego pedatum jest bardzo podobna sytuacja, bo zanim on się ukorzenił, zanim się zabrał, to teraz będzie gdzieś mijało chyba rok na wiosnę. Także prawie rok już go mam i no na chwilę obecną no jakieś tam korzonki już przechodzą, więc widać, że roślina no jest na dobrej drodze do tego, żeby tą bryłę korzeniową mocno zbudować, ale tak, no w zasadzie mogę powiedzieć praktycznie z 9 miesięcy trwało ukorzenianie tych sadzonek, bo to były sadzonki cięte, które były przeze mnie kupione. Także to taka moja rada, jeżeli chodzi o te rośliny, to te trzeba się tutaj naprawdę uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o ukorzenianie, bo takie wstępne ukorzenienie to powiedzmy tam jakoś poszło, ale generalnie one bardzo szybko nie tworzą bryły korzeniowej, więc to jest coś, taki projekt na więcej miesięcy, a w przypadku właśnie tego na podstawie moich doświadczeń z Floridą, który tutaj jest zaraz obok mnie i ja go trochę widzę, wy go nie widzicie, bo jest poza kadrem, to no to właśnie szukajcie sadzonek, które przede wszystkim mają aktywne korzenie powietrzne. To nie musi być sadzonka szczytowa, ale bez korzenia powietrznego będzie Wam niezwykle, niezwykle trudno tą roślinę ukorzenić. I myślę, że tak samo w przypadku właśnie tego pedatum, bo tutaj miałam trzy sadzonki, w tym jedna była szczytem i naprawdę to widać po prostu tą różnicę w tym tempie korzenienia się. Nie jest za łatwo. Nie jest za łatwo, także przesadzałam też ostatnio do Saramisu jedną z takich właśnie sadzonek, które miałam pędowych, takie, które czekały, to myślę, że dobre pół roku można się nastawić na to, że po prostu roślina będzie stała jak zaklęta i nic się z nią nie dzieje. Także to jest też potem problem, czy na pewno jesteś w stanie zapewnić jej tak dobre warunki, żeby nie zgniła w międzyczasie w trakcie tego ukorzeniania. Także to jest taka moja praktyczna rada dotycząca ukorzeniania tych filodendronów, bo to są moje doświadczenia, którymi z Wami chciałam się podzielić. A dziś Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem ciekawa, czy Wy już zaczęliście roślinne zakupy w tym roku, czy jeszcze nie. No u mnie bardzo skromniutko w tym roku, ale ta końcówka roku mnie mocno cieszyła. Cieszyłam się tym, że znalazłam te monstery, że były naprawdę bardzo dorodne, w dobrej cenie i można powiedzieć, nawet nie planowałam tego zakupu, same wskoczyły do koszyka. Czasem taki dobry splot okoliczności. Dziś Wam, kochani, bardzo dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie naszego zielonego domku. Zapraszam Was na kolejne filmy. Pamiętaj, że możesz zasubskrybować ten kanał, wtedy nie przegapisz żadnego z filmu. Najlepiej kliknij w taką ikonkę dzwoneczka, wtedy dostaniesz o każdym nowym filmie powiadomienie.
A ja zapraszam Cię również do śledzenia zakładki Społeczność, gdzie będą pojawiały się pytania i ankiety dla Was. Zapraszam Was do aktywnego, wspólnego ze mną tworzenia tego naszego zielonego domku. Do zobaczenia, kochani, wkrótce. Pa, pa!